Dziękuję. A tak może nawiążę do tego, co mówił Pan wcześniej. Powiedział Pan, że w takim systemie sprzedażowym nie ma czegoś takiego jak piramida w inwentorze. I w związku z tym moje pytanie, jak ten system sprzedaży funkcjonuje? Kiedyś miałem takie doświadczenia w pracy interwencyjnej, gdzie była osoba, która budowała swoją strukturę sprzedaży. I to było tak, że ktoś miał załóżmy 2-3 poziomy i każdy na kimś tam parę groszy zarabiał. Minusem takiej struktury w mojej ocenie wówczas było to, że jeżeli przychodzi nowy człowiek do firmy, to on jest skazany na pewną określoną pozycję w tej firmie. I to jest źle. My mamy dzisiaj zespoły takie, które są zespołami, w których pracownicy... Tak, nie zdarzyło się tak, żeby pracownik, nawet młody, jeżeli przyszedł i miał pomysł, ciekawy pomysł, żeby go nie mógł realizować wewnątrz firmy. Jeżeli on był rozsądny, a nawet nie miał perspektywy zysków w krótkim okresie czasu, bo trzeba mieć też tego świadomość, że żeby mieć przychody, to trzeba dobrze inwestować. To my się decydujemy na to. I to jest jakaś szansa dla młodych ludzi, których zatrudniamy. Na to, że oni, jeżeli mają pewną koncepcję, mają pomysł, to mogą to realizować. Często jest też tak, że, bo przecież tych naszych pracowników znamy, my ich też oceniamy. Biegiem czasu my ich oceniamy, ich przełożeni ich oceniają, znamy ich plusy, ale myślę, że też ważne jest to, że musimy znać minusy. A minusy po to, żeby je w jakiś sposób nadrabiać poprzez szkolenia, pracę z tymi osobami. Taka praca jak praca brokerska jest takim naprawdę typowym coachingiem, bo tak naprawdę pracuje się w niewielkich zespołach, najczęściej w takich zespołach do 10 osób, bo większych nawet chyba nie ma potrzeby budowania. I szef takiego zespołu to jest świetny coach, który tak naprawdę pracuje, pokazuje, tłumaczy swojemu młodszemu koledze, jak to robić. On go po prostu w to wprowadza. Więc wtedy naprawdę się poznaje bardzo dobrze ludzi. To też buduje bardzo silne związki takie personalne. Zresztą my dużo na to kładziemy. I wszyscy się dziwią, ale my tak na przykład raz w roku od czasu tego naszego wielkiego kryzysu. Co roku robimy duży spływ na przykład kajakowy. Raz w roku, zawsze jedziemy raz w roku na 2-3 dni na narty. Zamykamy firmę i po prostu wyjeżdżamy. Jeszcze się nigdy nic nie stało. Zawsze jest tak, że ktoś nie może pojechać, bo jakiś kontrakt wypada, bo niestety jesteśmy firmą usługową, więc my nie jesteśmy panami naszego losu. Ale to też jest dość ciekawe w tej pracy, bo ona nie jest nudna. To nie dlatego, że coś się raz się temu spali, czy temu. To... Nie, nie. No. Po prostu, ale tyle różnych rzeczy, które się dzieją i bardzo ciekawych, jakichś nowych rozwiązań. Myślę też, że taka praca w takiej firmie jest o tyle... To jest trochę taka praca nakręcająca się, bo my cały czas pracujemy. Każdy kontrakt to jest konkurowanie z kimś. Każdy kontrakt to jest z kimś walka. Oni się śmieją, że ja byłem zawsze bardzo wyliczony, wypunktowany. Mogę przyznać, byłem nawet kiedyś w kadrze polskiej w szachach. Ale to tak jest, że człowiek musi planować w życiu to, co chce robić. Te struktury właśnie takie piramidalne, one moim zdaniem zawijały jednostki zdolne. Myśmy się zdecydowali dlatego na postawienie na specjalizację, na taką strukturę bardzo płaską. A systemy mamy... Mamy regulaminowe rozwiązania dotyczące systemów płatniczych, premiowych, więc ja nie muszę robić, i to może moje lenistwo wychodzi, ja nie muszę co miesiąc, co kwartał siadać i oceniać moich pracowników, czy on dostanie tyle i tyle premii. Z drugiej strony te premie wynikają z biznesu, jaki robimy. I myślę, że tak jest bardziej uczciwe niż to, czy, bo nie ma nic gorszego. To jest w ogóle system premiowania, szczególnie premii uznaniowej, jest największą karą, jaką może sobie człowiek wymyśleć. Bo jeżeli, teraz pomyślcie sobie, że co miesiąc musiałbym usiąść i zastanowić się, czy tobie dać 5 czy 10, koleżance, a może mniej. I zawsze się bałem tego, że takie przesłanki czysto ludzkie, takie, że gdzieś nawet podświadomie, bo my często ludzi oceniamy, nie potrafimy stanąć z boku i ocenić ich tylko z punktu widzenia zawodowego. Gdzieś zawsze coś jest jakiejś takiej oceny dodatkowej, takiej bardzo emocjonalnej. W
wynagrodzeniach, w systemach wynagrodzeń nie powinno być żadnych emocji. To powinien być jak najbardziej system, który jest systemem obiektywnym, a nie systemem subiektywnym. I my świadomie podjęliśmy taką decyzję właśnie 8 lat temu. Ona ma jeden wielki mit. My nie mamy jako kary pracownika, słuchajcie. Nie mamy jako kary. My nie mamy w systemie premiowania w firmie czegoś takiego, że mogę pracownikowi nie dać premii, bo coś skopał. I to jest trochę niewygodne. Jakiś taki margines sobie coś takiego budujemy przy nowym systemie premiowania, no ale to jest, tym się przede wszystkim różni system takiej piramidy od takiego systemu takiego, który mamy w tej chwili w firmie. Przede wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. Postawiliśmy w mentorze na to. Praktycznie nie ma chyba klienta takiego, który jest obsługiwany przez jedną osobę, przez jeden zespół ludzi. Zawsze jest tak, że jeden zespół współpracuje z innym zespołem i oni wspólnie realizują kontrakty u tego klienta. To też nie było wcale takie proste, bo do nas przychodzili ludzie, którzy byli indywidualnymi brokerami i raczej mieli nawyki takie. Ja wszystko potrafię. Ja wszystko umiem zrobić. To absolutnie nie ma problemu, ja się tego nauczę. Tylko mówimy tak, no dobrze, ty się nauczysz, ale ty naucz się jednego, ale naprawdę dobrze i niech cię cały zespół szanuje za to. I tylko ty w tej firmie tym się zajmuj. No i to był wielki problem, bo wiele osób, które tą pracę z nami realizują, no musieliśmy troszeczkę zmienić ich podejście do tego biznesu. I pod tym względem na pewno mentalnie inaczej ta firma jest skonstruowana od naszej konkurencji. A myślę, że chyba dobrze, bo wyniki mamy lepsze. Albo to przypadek. A ogólnie jaka firma współpracuje z jakimiś pośrednikami ogólnie? Czy... Współpracujemy. Współpracujemy tylko, że poprzez taką strukturę, jaką mamy. To jest pewien problem, ponieważ, bo tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, najczęściej indywidualni pośrednicy, oni uważają, że oni wszystko potrafią sami zrobić. Natomiast my bardzo cenimy indywidualności, nawet indywidualistów. Natomiast uważam, że na poziomie rozwoju dzisiejszych ubezpieczeń nie ma możliwości, żeby jedna osoba realizowała wszystko u klienta. Ja się nie wstydzę tego, żeby powiedzieć, że moi pracownicy wiedzą dużo więcej ode mnie. Bo tak jest. Bo tak tę firmę budowaliśmy. Ja nie mam takiej wiedzy nawet dziś merytorycznej, żeby z niektórymi z nich usiąść i rozmawiać o kontraktach, które oni robią. Bo to jest tak wąska, wyspecjalizowana wiedza. I teraz, jeżeli z nami współpracuje pośrednik indywidualny, który z nami bardzo chce pracować, jeżeli tego nie chce uszanować, jeżeli próbuje naszym specjalistą, naprawdę dobrym, bardzo dobrym brokerem, udowadniać, że on przeczytał warunki, on z nimi będzie konkurował, no to oni wiedzą, że to nie jest partner dla nich do rozmowy. I tu się zaczynają rodzić pewne problemy. Częściej jest tak, że przychodzą pośrednicy, którzy z nami chcą współpracować, ale tylko dlatego, że w ten sposób mają szansę eliminowania nas jako konkurencji, bo wiedzą, że my im nie przeszkodzimy w biznesie, że mogą dostać dobry szyld, bo tak rzeczywiście jest. Ale niechętnie się rozwijamy w tą stronę. Raczej duża większość naszych pracowników to są pracownicy, którzy są na etatach, czyli nasi tacy pełni zależni. Chociaż ten system zatrudnienia ma wiele lat, ale w takim kraju żyjemy, takie podatki mamy do płacenia, także... Może ktoś nie odpytał, to chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za przyjęcie przyjemności, panu prezesowi, naprawdę za bardzo inspirujące spotkanie. Jaki mam pominę panu? Bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo inspirujące spotkanie. Tak, cieszę się bardzo. Dziękuję wam bardzo. Strasznie poważnie wyjdzie.